Od najbliższej niedzieli nasz basen wieluński będzie otwarty. No, dzięki, można powiedzieć, remontowi, który tutaj odbył się w ubiegłym roku. Zmieniło się tutaj wiele, głównie spraw technicznych, także po pewnych działaniach z naszej strony, głównie organizacyjnych, i oczywiście po rozmowie z panem burmistrzem doszliśmy do wniosku, że jesteśmy w stanie uruchomić w kolejny dzień tygodnia basen. No i tak jak już powiedziałem, basen ten będzie czynny w godzinach 15-19, przynajmniej no, do czasu, dopóki będzie taka potrzeba. Także w niedzielę basen będzie czynny popołudniami. Ta pauza niedzielna to była spowodowana, jeśli dobrze pamiętam, potrzebą wymiany wody, tak? Tak, no oczywiście tu były wcześniej inna troszeczkę sytuacja z płukaniem filtrów, wymianą wody, gdyż tutaj wszędzie nasze stare urządzenia były, które dozowały chemię i tak dalej, nie było to automatycznie. Także również i teraz wiele się dzieje i w soboty, i w niedzielę, z takich rzeczy, których to nie widać dla zwykłego użytkownika, ponieważ są sprawy techniczne, których się nie przeskoczy, gdzie właśnie dalej jest to płukanie filtrów, ale odbywa się już one troszeczkę inaczej. Jest to wszystko zmodernizowane, nie trzeba pewnych rzeczy robić ręcznie, jednak te procesy ktoś tam nadzoruje. Dlatego właśnie były apele, żeby to było dłużej, żeby w sobotę było dłużej, no ale tak tu wszystkim muszę powiedzieć, że wiele rzeczy się dzieje, których no, zwykły użytkownik nie widzi, a pracownicy muszą pewne czynności wykonać, żeby ta woda miała odpowiednią jakość, żeby było czysto, żeby no, nie zadziało się jakieś nieszczęście typu, nie wiem, jakaś bakteria, która spowoduje, że basen by nam sanepid zamknął. Także wiele, wiele rzeczy się dzieje oprócz tego, co wszyscy widzą, takich technicznych, i to, co teraz robimy, pilotażowo na razie, być może jeżeli to się przyjmie, to będzie na stałe. To jest taka nasza oferta, która jakby odpowiada naszym warunkom i organizacyjnym, jak i technicznym. Basen po tym jesiennym remoncie z ubiegłego roku jest teraz w lepszym stanie, lepiej przygotowany na przyjęcie wszystkich chętnych? Znaczy, no na pewno wszyscy, którzy tutaj teraz korzystają, znaczy może nie wszyscy, ale większość jest zadowolona z tego, co nam się udało zrobić. Wizualnie bardzo się to poprawiło, estetycznie zyskał na wyglądzie ten basen. No ale tak jak już mówię, też technologicznie dla nas jest to łatwiej ten basen ten teraz obsługiwać. No, jest to bardziej taki technologicznie nowocześniejszy basen. No i poza tym, no, nie ukrywajmy, że to nasze jacuzzi również przyciągnęło sporo osób, co nie ukrywam, przekłada się również na wyniki finansowe. Więcej osób chętnych. Tak, jest więcej osób chętnych, więcej osób przychodzi. Widzimy to chociażby po obrotach. Tak średnio miesięcznie, nie powiem dokładnie, ale jest to około 3000 miesięcznie, większe przychody w stosunku do lat ubiegłych. Chociaż to też trzeba tutaj powiedzieć, że basen jest też takim obiektem sezonowym i szczególnie zimą to się cieszy dużą popularnością, ogłoszenie jest to zdecydowanie większe. Jak się robi ciepło na dworze, to wiadomo, że część osób, które tu chodzi, a są czynne, tak powiem, ruchowo, to znajdują sobie jakieś inne formy ruchu, czy to rower, czy to tenis ziemny, czy jakieś bieganie, czy też czasami właśnie w soboty, czy w weekendy grillowanie, prawda? No bo też pewnie takie rzeczy się mają miejsce. Natomiast, żeby te właśnie długie zimowe wieczory zapełnić sobie, to część ludzi korzysta z usług basenu. Kierowniku, a kiedy będą wyremontowane szatnie? Wszystko zależy, proszę pana, od finansów. Tak lekko licząc, to w zeszłym roku z własnych środków, oprócz dotacji budżetowej, to wydaliśmy 50 tysięcy z bieżących naszych przychodów na remonty jako WOSiR, tak? Oprócz dotacji celowej, która była przeznaczona tam stricte na ten już konkretny remont objęty zadaniem przebudowy tego basenu. Także wszystko zależy od tego, jak ten rok nam się ułoży finansowo, czy na przykład basen odkryty w tym roku będzie dobrze funkcjonował, bo nie ukrywam, że jeżeli ten basen dobrze funkcjonuje, są jakieś przychody, to wtedy te między innymi pieniądze są przeznaczone na basen kryty, na remonty. Także to jest składowa wielu czynników. Jeżeli tylko nam się uda, to postaramy się coś tam zrobić w tym roku, ale mówię, to wszystko są finanse.